Cytując klasyka, widać, że robota idzie z gazem, ale klasyk był przecież mistrzem filmowych komedii, a Drogowa rewolucja jest całkiem na poważnie. Takiej skali jeszcze nie było, ale to i czas najwyższy. Dość dobrze policzono, że po drogach wojewódzkich właśnie w Małopolsce aut, rowerów, ba, nawet traktorów czy wszelkich innych pojazdów jeździ najwięcej w całym kraju. Bez tranzytowych inwestycji teraz, a nawet całkiem małych poprawek, grozi nam po prostu zapaść. W Miechowie, Babicach, Gdowie, Zatorze, w Olbromiu, Waksmundzie, Ostrowsku, Łopusznej, Skawinie, Tuchowie i Koszycach albo już budują, albo zaraz zaczną, no i nie ma wyjścia. Oczywiście, że oznacza to stanie w korkach. Oczywiście, że same obwodnice, ronda i nowe asfalty nie wystarczą, jeśli nie wrócimy na przykład na tory. To na szczęście też już się dzieje. W wielu miejscach trwają też spotkania z mieszkańcami oraz opracowywanie problematycznych, drogich, ale też koniecznych wielu wariantów przebiegów nowych tras, by wybrać najlepszy. A te spotkania z mieszkańcami są także po to, by uzmysłowić niektórym, że czasy, kiedy to każdy chciał sobie mieszkać zaraz przy drodze, ale po tej drodze nic albo prawie nic nie jeździło, minęły bezpowrotnie.